Chciałem mówić na temat życia z wiary. Nasz wiodący cytat. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Cytat, który mam nadzieję, że znacie wszyscy na pamięć, żyjecie. Teraz chcę powiedzieć bardzo istotną rzecz, jeżeli chodzi o temat wiary. Na przykład ja się spotykałem wielokrotnie z takimi rzeczami, że ludzie mówią, ja nie mogę uwierzyć. Ja mam problem z uwierzeniem. Jest jakaś prawda, że ja nie mogę uwierzyć. Jak to jest, że nie mogę uwierzyć? Jest to takie też, wielu z was, którzy też jesteście, którzy usługujecie ludziom, słyszeliście takie teksty od ludzi. Ja nie mogę uwierzyć. I w tym momencie, jeszcze lata temu, jak zaczynałem moje obsługiwanie ludziom, to były dla mnie bardzo trudne pytania. Bo ja nie potrafiłem człowiekowi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie umiesz uwierzyć. Bo mówi, ja bym chciał. Mówi, często tak słyszałem, ale nie umiem uwierzyć. Mam problem z uwierzeniem. Zazdroszczę ci, że ty tak wierzysz. Ja trochę tak stawałem pod murem, ale im bardziej rozwijałem się w Chrystusie i na poziomie usługiwania ludziom, to zacząłem rozumieć jakby coś, te brakujące ogniwo zobaczyłem. To ogniwo, które mnie gdzieś właśnie zawsze był ten brak. Dlaczego ten człowiek nie może uwierzyć, nie? No i sprawa jest prozaicznie prosta, okazuje się, bo żeby Bogu ufać, no trzeba Go znać. I koniec. I to jest w ogóle mega ważna rzecz. To się wydaje bardzo, bardzo taki slogan wręcz. Ale niestety to jest w ogóle klucz do całego zjawiska. Żeby w ogóle komuś uwierzyć w coś, jakiemuś człowiekowi, to trzeba na odcinku przynajmniej takim, w którym ten człowiek wyraża swoją opinię, tak? Na tym odcinku trzeba posiadać pewnego rodzaju wiedzę o tym człowieku. Aby Bogu ufać, trzeba Go poznawać. Nie można zaufać, jeśli się nie zna. Ludzie mówią, znam Boga. Ja mówię, co to znaczy, że ty znasz Boga? No bo ja się narodziłem z Bożego Ducha. Ja mówię, narodzenie z Bożego Ducha w ogóle nie oznacza znajomości Boga. W ogóle to nie oznacza. Tak jak wejście do garażu, nie czynicie samochodem. Bo rozumiesz, o co chodzi? Po prostu nie. Cóż z tego, że narodziłeś się z Bożego Ducha? Nie zmuszam ludzi, którzy narodzili się z Bożego Ducha, nie znają Boga. Bóg jest im postacią nieznaną. Oni jedyne, co wiedzą, to że mieli jakieś doświadczenie spotkania z Bogiem, w wyniku którego to doświadczenia, tak, dowiedzieli się, że Jezus umarł za ich grzechy, że wstał z martwych i uwierzyli podczas tego doświadczenia właśnie w tą informację, przez to stali się obywatelami nieba. I to jest cała wiedza, którą oni posiadają o Bogu. I wiecie, że w ogóle jest masa ludzi w Kościele, która takie coś ma. Poza tym, częstokroć wiedza, którą posiadają, cała reszta wiedzy, to jest wiedza w ogóle krzywa, nieprawdziwa, chora, jest jednym wielkim stekiem kłamstw, albo jest bardzo cząstkowa, niewielka. I teraz, jeżeli taki człowiek, który nie posiada znajomości Boga, próbuje w tego Boga wierzyć, czy też temu Bogu wierzyć, to mamy problem. Ogromny problem. Dam ci przykład. Na przykład remontujesz sobie mieszkanie, masz odłożone pieniądze, odłożyłeś sobie tam 20 tysięcy na remont mieszkania. Remontujesz sobie mieszkanie. I myślisz sobie tak, potrzebuję dobrych fachowców do remontu tego mieszkania. Tak? I wychodzisz sobie na ulicę, idziesz sobie na, wyszedłeś sobie na miasto, kupisz sobie coś i podchodzi do ciebie ktoś na ulicy, ktoś, kogo w ogóle nie znasz. I mówi do ciebie tak. Czy potrzebuje pan kogoś do remontu mieszkania? A to mówisz tak. A on mówi, no to ja mogę to wziąć. Co byś zrobił? Byś powiedział, nie ma problemu, chodź. Masz pieniądze i coś kup? Nie.
Po pierwsze, kto ty jesteś? To mi nawet jak ktoś dzwoni i mówi, mam sprawę. Ja mówię, z kim mam przyjemność? Ale to jest nieważne. Ja mówię, bo się rozłączę. Zaraz to będzie bardzo ważne, jak się rozłączę. Proszę się przedstawić. Jestem, mówi, córką Boga. Ja mówię, jak się nazywasz? Proszę powiedzieć mi przez internet, od imię i nazwisko. Rozumiesz? No bo ona córka Boga do mnie zadzwoniła. Syn pański. Nie. Dzwonisz, nazwij się. Kto ty jesteś? Dzisiaj Kowalski. I moje są takie pytania. Bo on chce coś dalej coś powiedzieć. Ja mówię, poczekaj, gdzie mieszkasz? Bo on zaraz chce powiedzieć o swoje problemy. Ja się dowiaduję, kto on jest, gdzie on mieszka. I powiedział, gdzie mieszka. Zaczyna mi mówić, ja mówię, poczekaj. W jakiej wspólnocie jesteś? W ogóle ja takie pytania ludziom zadaję. Jak długo jesteś nawrócony? Jakie książki czytasz? Kto jest dla ciebie z nauczycieli ważny? To są moje pytania częstokroć, zanim się dowiem o problemie człowieka. Rozumiecie? Ostatnio Agatka, tam taki napisał do niej człowiek, taka tam wie, z kim ma przyjemność. To jest wszystko podał. Wszystko PESEL, do ciebie, numer buta, wszystko i podał. Wzrost wagi, co? Numer bicepsa, wszystko. Od razu je wypisał całą listę. W ogóle o co chodzi? Żeby zacząć budować zaufanie do kogokolwiek. A pamiętajmy, że to, co oglądamy naszymi oczyma fizycznymi, jest odzwierciedleniem duchowości. Ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz Boga, a wszystko to tutaj, co w ogóle oglądacie na tej ziemi, jest stworzone na obraz nieba, tylko wypaczone. Ziemia jest jak niebo, tylko patologiczna. Rozumiecie, o co chodzi? O, to jest cały interes w ogóle, bo Bóg takie coś zrobił. Tylko to jest patologiczne. Rozumiecie? Aby Bogu ufać, to trzeba Go poznać. Inaczej nie można Bogu ufać. I stąd bierze się problem w braku zaufania do Boga. Człowiek zna masę obietnic i dużo informacji, tylko to się wszystko mieści w kategoriach informacji zewnętrznych. Co to jest poznanie? Poznanie jest to zdobywanie wiedzy o czymś lub o kimś. I to jest rzecz stała, ciągła. To nie jest zdobycie wiedzy, tylko zdobywanie wiedzy. W ogóle człowiek, który chce się precyzyjnie poruszać, zwycięsko poruszać w jakimś temacie życia, to w ogóle powinien uznać, że będzie uczniem do końca swoich dni. Jeżeli bierzesz się za biznes, to nie mów, znam biznes, tylko powiedz, będę się uczył biznesu, będę coraz lepszym biznesmenem, będę szukał i będę badał. Będę kopał i będę dłubał przez cały czas. Będę poznawał. Jeżeli bierzesz się za jakąś dziedzinę życia, cokolwiek, to musisz tą dziedzinę poznać. Rozumiecie? Poznać. Mam 48 lat. Ćwiczyłem od 17 roku życia. Ale poważnie za sport się wziąłem 7 lat temu, mniej więcej. Wziąłem się za ten sport poważnie. I między innymi, co to oznacza dla mnie poważnie? Zacząłem poznawać to, czym ja się zajmuję. Poznawać. Mam 48 lat, zaznaczam. Dokładnie przez ostatni rok, a dokładnie 8 miesięcy, zbudowałem 7 kg masy mięśniowej. Rozumiecie? Suchego mięśnia. Zrobiłem to sobie przez ostatnie parę miesięcy. Dlaczego ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Bo ja się dowiedziałem, jak to zrobić. Ja się dowiedziałem. To nie było tak, że ja poszedłem i sobie, o, spadło to na mnie. Nie, ja się dowiedziałem. Jak ja się tego dowiedziałem? Szukałem, dłubałem,
pytałem, rozmawiałem, rozumiecie o co chodzi? Poznawałem zagadnienie. Poznawałem zagadnienie. Czy tutaj były proroctwa o tym? Bo teraz tak, poznane przeze mnie jakaś dziedzina, to jest jakaś prawda. Ja teraz wystarczy, że będę realizował tą prawdę i nie muszę się w ogóle niczym więcej interesować, bo to co musi przodz. Nie ma, że nie przęknie. Bo to są bardzo konkretne rzeczy. Rozumiesz? Jeżeli stworzysz, daję ci przykład w diecie, jeżeli stworzysz coś takiego, że będziesz mniej jadł niż pożytkował to, co zjadłeś w formie energii, to będziesz chudł. I to nie ma na to w ogóle, że, i to nie ma w ogóle czegoś takiego, że to nie działa. Jeśli mniej jesz, jeżeli zjesz 1000 kalorii, a zużyjesz 1100 poprzez swoje codzienne treningi, działanie i tak dalej, musisz schudnąć. I to jest nieważne, czy ty myślisz o tym chudnięciu, czy ty się czy ty jesteś taki, czy ty jesteś inny. Musisz schudnąć. Musisz. Ludzie mówią, ja nie chudnę. Ja mówię, bo więcej jesz, niż ćwiczysz. I tyle. A to podobnie. MZ, mieliś ryj. Rozumiesz? MZ. I zobacz, jak będziesz chudł. Bo to są zasady. 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 Święte zasady. Przez świętego wymyślone. A więc ja muszę zdobywać wiedzę o tym świętym. Ja muszę w to przejść przez całe swoje życie. Poznawać to, zdobywać o czymś lub o kimś wiadomości w celu zrozumienia tego kogoś lub tego czegoś. Po pierwsze, zdobywam wiadomości, nie żeby zdobyć wiadomości, ale żeby zrozumieć, co robimy z Bogiem. Nasza intencja musi być w ten sposób skonstruowana. Zdobywam wiadomości na temat Boga w takim celu, aby zrozumieć Boga. Zrozumieć Boga. Nie nafaszerować się informacją, tylko ja mam jeden cel. Zrozumieć Boga. Panie, ja chcę Ciebie rozumieć. Po drugie, poznawać, to znaczy doświadczać poprzez obserwację lub poprzez kontakt bezpośredni. A więc co się dzieje dalej z poznawaniem? Poznawanie to nie jest tylko, że zbieram informacje intelektualne, ale doświadczam Jego osoby. I doświadczenie Jego osoby jest mega proste. Jeżeli dowiaduję się na poziomie intelektualnym o czymś, co dotyczy Boga i zaczynam stosować tylko i wyłącznie ten element, to będzie, musi nastąpić doświadczenie bezpośrednie. Musi. Rozumiecie? Nie ma innej opcji, żeby nie nastąpiło. Na przykład. On mówi tak. Dostaje taką informację intelektualną. Bez ustanku się modlicie. Takie rzeczy się dowiedziałem o Bogu. Co zaczynam robić? Zaczynam się modlić, czyli rozbudowywać moje życie modlitewne. W wyniku rozbudowywania mojego życia modlitewnego zaczynam doświadczać Boga. Doświadczać Go. Zaczynają Go doświadczać moje emocje. Różne głębie we mnie zaczynają Go doświadczać. Co robię? Zbieram informacje tylko na innym poziomie już. To są już
informacje wynikające z doświadczenia. Już doświadczam teraz. A więc poznawanie to jest zbieranie informacji na poziomie intelektualnym i to jest zbieranie informacji na poziomie doświadczenia. Tak mamy poznawać. Poznawanie to również nauczenie się czegoś. Czyli jeżeli ja decyduję się, żeby poznawać Boga, to ja muszę w swoim sercu podjąć decyzję, że to nie będzie dla mnie taki light, tylko że to będzie szkoła. Ja wstąpiłem do szkoły Jezusa Chrystusa. Do szkoły. Ja mojego Boga poznaję tak, jak się idzie do szkoły. Rozumiecie? Systematycznie, codziennie. Rozumiecie? Bardzo dokładnie, notując, powtarzając. Gdzie leży problem ludzi? Ludzie przychodzą do Boga, tak jak wielu ludzi przychodzi do szkoły. W szkole są dwa rodzaje ludzi. Dwa rodzaje, że tak powiem, dwa rodzaje uczniów. Jedni są z przymusu, inni z wyboru. Uczniowie z przymusu różnią się od tych z wyboru, że oni, tak jak ci z wyboru przychodzą, tylko oni się tam cholernie męczą. Muszę tu być. Muszę. Muszę się modlić. Muszę. Muszę mówić w innych językach. Muszę uwielbiać Pana. Rozumiesz? Ale są też inni uczniowie, tacy uczniowie, którzy przychodzą do szkoły i oni naprawdę skupiają się na nauczycielu, oni naprawdę robią notatki, oni naprawdę interesują się tym zagadnieniem. Nauczyciel powie, dowiedzcie się tyle, a ten uczeń dowiaduje się tyle. Wchodzi do internetu, przegląda mapy. Już jest dawno po nauce, a on dalej siedzi w temacie. To jest uczeń, który chce. I poznawanie Boga jest kwestią tego, czy jest intencja, aby się uczyć. Bo jak nie będzie intencji, żeby się uczyć, to będą dwójki, trójki. Rozumiesz? Jak ktoś jest niesamowitym orłem, to 3+. Bo powyżej 3+, trzeba już być uczniem zaangażowania. Wiecie, uwielbiam różnego rodzaju takie starodruki, takie jak Didache na przykład, które opisują życie pierwszych apostołów, czy życie ojców Kościoła, tak zwanych ojców pustyni. Jest tam na przykład taki opis, kiedy, nie pamiętam w którym to, w jakimś takim manuskrypcie gdzieś tam sobie to wydłubałem, że przed uczeń, bo dla nich w tamtym czasie normalną rzeczą było, że nauczyciel był jakiś i zbierał uczniów. No i to samo było z apostołami, mieli swoich uczniów. U nas w Biblii gdzieś już się kończą pewne historie, natomiast te historie dalej trwały. Byli ludzie, którzy byli Janowymi, Piotrowymi, Pawłowymi, oni się zbierali wokół tych ludzi i to byli ich mistrzowie i oni za nimi chodzili, oni z nimi żyli, tak jak za Jezusem. No i jest taka historia, że właśnie jeden z apostołów do grupy apostołów człowiek mówi, chce być waszym uczniem, kto z was mnie może uczyć? No i mówią, to on cię będzie uczył. No to kiedy mam przyjść? No to przyjdź do niego jutro. No i pierwsza rzecz, która była taka, to, że ten człowiek przyszedł do tego apostoła i on tam zapukał do niego. Ten mu otworzył, mówi, co chcesz? No uczyć się chcę. Ale ja nie mam teraz czasu za bardzo. I zamknął mu drzwi przed nosem. No to on za godzinę czy za dwie zapukał znowu. Mówi, mogę wejść, a mówi, nie, ja wiesz, nie mam czasu. I tak go zbywał, z godziny na godzinę. Minął cały dzień,
zaczyna się noc. Wyszedł rano ten apostoł przed swoje drzwi, a on dalej siedział tamten. I pytał, kiedy będziesz mnie uczył? Trwało to kilka dni. Po kilku dniach apostoł go wpuścił do domu. Ja mówił, to co mam robić? A on mówi, mieszkaj ze mną. Po tygodniu czy dwóch mieszkania z nim, on przyszedł na skargę ten uczeń do grupy apostołów i powiedział, on mnie niczego nie uczy. I oni go wzięli, mówią, czemu ty go nie uczysz? A on mówi, jak nie uczę? No wpuściłem go do domu. Przecież widzi, jak żyje. No powinien w ogóle się uczyć. Powinien się uczyć! A rozumiecie to? Uczeń w swojej mentalności będzie chodził i będzie patrzył na ręce mistrza. Będzie nasłuchiwał. Będzie grzebał. Nie będzie się pytał, co mam zadane i spieprzał do domu. Uczeń nie będzie tak robił. Uczeń będzie wpatrzony w nauczyciela. Będzie chciał więcej, niż tamten mu proponuje. Słyszałeś taką rzecz, że powinieneś chcieć więcej od Boga, niż On ci proponuje? Słyszałeś o takiej zasadzie? Jest w Ewangelii chyba Mateusza taka przypowieść o tym, jak jest człowiek, jest wieczór, jest człowiek w domu, ten człowiek już leży w łóżku i ktoś puka. Mówi, otwórz mi, przyjechał do mnie mój przyjaciel, potrzebuje chleba. A on mówi, nie otworzę ci, już jest późno, leżę z moją żoną, z dziećmi, już jest noc. Przyjdź rano. Ale tamten cały czas pukał. Mówi, otwórz mi. Otwórz mi. I jaka jest adnotacja do tej przypowieści? Jeśli nie otworzy mu dlatego, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego mu otworzy. I jest dalej adnotacja. Takimi bądźcie, bo kto puka, temu otworzą. Kto szuka, ten znajdzie. No się dzisiaj cytuje i się rzuca. Ale trzeba zrozumieć, że tu chodzi o poznanie Boga. Ja zawsze chcę więcej, niż Bóg mi proponuje, bo my mamy taką grę ze sobą. A wiecie, kto ustalił tę zasadę tej gry? On. Jak ja czasami słucham ludzi, którzy mówią, jaki Bóg jest, jak tam Bóg wszystko wyrzuca, Bóg jest taki otwarty, ja mówię, to kogo ty znasz? Może szatana? Może ty znasz szatana tak dobrze? Bo ja ci coś powiem o Bogu. Bóg taki nie jest. Bóg doprowadzić chce twoje życie do miejsca, w którym obudzi się w tobie uczeń. Gdzie będziesz zabiegał o to, aby wiedzieć więcej. Aby rozumieć lepiej. Nie dlatego, że musisz spełnić jakieś prawo. To nie ma nic wspólnego z prawem. Tylko dlatego, że zgłosiłeś się i powiedziałeś, chcę Cię poznawać. A niewypowiedziana odpowiedź brzmi w ten sposób. Dobrze, mam na to sposób. Nauczę Cię, jak masz mnie poznawać. Tylko musisz chcieć być uczniem. Kiedy wchodzimy w temat poznawania Boga, to musimy zrozumieć, że to jest nasza szkoła. To jest szkoła. 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 Nie, jestem pod łaską, idę tam sobie, pójdę w Bożą obecność, coś tam sobie zrobię. I wszyscy uważają, że takie coś, idę sobie w Bożą obecność, a tam Bóg już stoi, drobi jak gejsza. Proszę Ciebie, halleluja, halleluja, przychodzi do mnie mój człowiek. Będę mógł mu pobożyć. Nareszcie. Tak go kocham, nareszcie mu będę błogosławił. Nareszcie przychodzi. Super, super. Bóg nie puka do ludzkich serc, nie mówi, kiedy wpadniesz. A wiecie czemu? Bo to Bóg jest. To jest
To jest bardzo ważne, żeby pamiętać, kogo my wierzymy. To jest Bóg. Bóg. To Bóg jest. Ludzie mają iluzję w głowie. Iluzję. Diabełki w ogóle im skaczą po mózgu. Rozumiesz? Diablątka. Jestem ojcem wiele lat. Obserwuję swoje ojcostwo. Uczę się. I coś zauważyłem w moim życiu. Zauważyłem, że największą satysfakcję odbieram wtedy, kiedy któreś z moich dzieci przychodzi do mnie i chce poznać kawałek mojego serca. Jestem mistrzem w tym, aby iść do moich dzieci i im przekazywać różne sprawy. I tak też robię. Ale największa satysfakcja jest wtedy, kiedy to one mnie szukają. One. A wszelkie ojcostwo od Boga bierze swoje imię. To, czego doświadczam ja jako ojciec, doświadcza Bóg, który jest ojcem. Ja mam szczątkowe doświadczenie ojcostwa. Czyli tak jak ja doświadczam tej satysfakcji w jakimś minimalnym stopniu, to on w cudzysłowie doświadcza takiej satysfakcji w mega stopniu. Kiedy go człowiek szuka. Kiedy wchodzi w miejsce ucznia i mówi, chcę się ciebie uczyć i zapłacę za tą każdą cenę. I to jest wyraz wdzięczności. I nie ma to nic wspólnego z tym, że nie ma łaski. Bo łaska to jest właśnie zdolność do tego, abyś to zrobił i możliwość dostępu do niego, bo kiedyś nie było. Rozumiesz? Poznanie, przyjaciele, poznawanie, to jest też rozpoznawanie kogoś po jego indywidualnych cechach. A więc Bóg chce, abyśmy tak głęboko wchodzili w szukanie Go, poznawanie Go, abyśmy widzieli, jak wyglądają indywidualne cechy Boga, bo nasza wiara na tym będzie zasadzona. Jeżeli ja wiem, jakie są cechy Boga, ja je znam, poznałem je, to ja moją wiarę mogę na czymś zasadzić. Jeżeli ja nie znałbym tych cech, tych indywidualnych boskich cech, to ja nie miałbym na czym zasadzić wiary mojej. Skąd ja bym wiedział, że on na przykład jest dostępny, jakbym nie wiedział, że jest dostępny? Ale ja się dowiedziałem, że Bóg jest dostępny. Kiedy? Zawsze. Co ja mogę zrobić? Mogę z Nim się skomunikować, kiedy chcę. Na przykład. Taka cecha Boga. Albo, że jest co? Wszechobecny. Bardzo fajna cecha Boga. Wszechobecny. Wiecie, że nie ma nikogo na świecie oprócz Boga, kto jest wszechobecny? I teraz sobie wyobraź. Ponieważ znam cechy Boga, że Bóg jest wszechobecny, tak? Wszechobecny, to teraz gdziekolwiek jestem, w jakiejkolwiek sytuacji, wiem, że On jest z kim? Ze mną. Właśnie tam. Mogę zasadzić swoją wiarę na tym? Mogę. A jakbym nie wiedział, że jest wszechobecny? Jakbym nie wiedział, że jest wszechobecny? Co by było? Chrześcijanie bardziej wierzą w to, że diabeł jest wszechobecny, niż że Bóg jest wszechobecny. Naprawdę. Ja mówię, diabeł mnie widzi. Ja mówię, skąd ty to wiesz? Obserwuje mnie. Ja mówię, dlaczego uważasz, że diabeł obserwuje? No, ja mówię, ale dlaczego tak uważasz? No, dlaczego uważasz, że cię diabeł obserwuje? Czemu nie przyszedłeś do mnie i nie powiedziałeś na przykład, że na przykład, nie wiem, Barack Obama mnie obserwuje? Rozumiesz, o co chodzi? Albo na przykład pan Morawiecki. Bliższa postać. A dlaczego? Przecież diabeł jest stworzeniem. Diabeł nie jest wszechobecny. Dlaczego ty uważasz, że on cię w ogóle widzi w różnych sytuacjach? To jest nieprawda. Diabeł trzeba stworzyć warunki, żeby cię widział, to w ogóle jest, wiesz. Bośmy mieli bardzo poważne kłopoty, przyjaciele. A więc rozpoznajemy
Musimy rozpoznawać indywidualne cechy Boga, nauczyć się ich, doświadczać ich, aby nasza wiara mogła mieć grunt. No i poznawanie to jest zawarcie z kimś osobistej znajomości. Znajomości. Czyli poznanie to jest to, że ja jestem z kimś znajomym. To jest mój znajomy. Rozumiecie, jaka jest różnica między znajomym a nieznajomym? Do znajomego, nie wiem, sąsiada, kolegi, mówisz cześć, dzień dobry. To jest ktoś znajomy. Nie przychodzisz na przykład u nas w naszym miasteczku kilka osób ma takiego Hyundai'a, jak my mamy. Jest taka jedna kobieta, mniej więcej Agaty wzrostu i też ma czarne włosy i ma takiego samego Hyundai'a. Ja te numery, to ja nie pamiętam naszych numerów, ja zawsze muszę się dopatrzeć. I mijam się, ona skręca, ja jechałem w drugą stronę i w ogóle myślałem, że to jest Agata, że Agata pozakupujecie. W ogóle jest tego samochodu, coś tam przeskoczyłem w ogóle, nie? Ja się w ogóle spojrzałem, mówię, to chyba ja tam mówię, nie widziała mnie, czy tam humoru nie miała, czy co, wiesz, co chodzi. A potem sobie uświadamiam, rozumiesz? Że ja tej kobicie tam się przez tą szybę tam, nie? Do niej. To bardzo głupio wygląda, jak dwie nieznajome osoby zachowują, tak ktoś nie zna ciebie, tak się zachowa. To jest nienormalne. Zachowujemy się w taki sposób, jak kogoś znamy. Jest wielka różnica znać kogoś osobiście, a nie znać kogoś osobiście. To wielka różnica. A więc nie można zostać ze wszystkimi tymi informacjami o Bogu i nawet doraźnymi doświadczeniami bez rozbudowywania tego, o czym się Przemek mówił, czyli bliskości z Nim. Rozumiecie? Nie będziesz z Nim blisko, nie będziesz wiedział, że to jest Twój znajomy, to nie zbudujesz wiary. To będzie ciężkie dla Ciebie. A jeśli zbudujesz, to ona będzie w wielu aspektach miała dziury bardzo duże. Zaufanie potrzebuje bazy, na której powstaje. Tą bazą jest wiedza o Bogu i doświadczenia z Bogiem. Tego potrzebuje nasza wiara. Wiedzy o Bogu i doświadczeń z Bogiem. I teraz nazywam to 10 przykazań poznania. A więc, żeby poznawać Boga, po pierwsze trzeba chcieć. Chcieć. Jeśli nie będziesz chciał, będziesz miał przymus jakiś taki, co sobie go wymyślisz, będziesz takim w ogóle wyrobnikiem w tym temacie, to cała twoja robota na nic. Musisz chcieć go poznawać. A jak się chce kogoś poznawać, to się prze w tą stronę. Nie namawia się do tego, żeby ktoś czytał Biblię, książki chrześcijańskie, słuchał kazań, modlił się. Nie namawia się do takich rzeczy. Rozumiesz? To tylko kogoś, kto nie chce, trzeba pchać w te sprawy. Ktoś mówi, ja nie czytam Biblii. Ja mówię, ale jaki jest powód tego? No, nie wiem, tak mi się nie chce czytać. A co chcesz zrobić? Chcesz być tytanem wiary? Ja tak się nie modlę, wiesz, ja tak się nie modlę. Ja mówię, ale to chcesz być tytanem wiary? Chcesz, żeby się życie biegło, ty się nie modlisz, nie czytasz Biblii? Książki jakie przeczytajesz ostatnio? Nie czytasz książek. Program oglądasz jakiś w ogóle? Oglądasz jakiś program w ogóle o Bogu dokumentalny chociaż? Nic? Nie? Świadectwo chociaż jakieś? Nie? Czego? Co robisz? Słucham Hillsongu. Słuchaj burzy. Człowiek słucha codziennie Hillsonga. Rozumiesz, o co chodzi? No to się załatwi, no. Załatwisz się, rozumiesz mnie? Załatwisz się. Tak jakby ci kran ktoś wbił w plecy, odkręcił kurek i by wiara z ciebie wyciekła. No tak jak byliś na wyższym seminarium teologiczne tu w Warszawie. Jak jeden nasz znajomy poszedł na te WST i mówi, już w drugim roku zaczęła mi wiara gasnąć.
I powiedział, mówi, człowiek, który zrobił tam magistra, czy tam nawet coś więcej, mówi, wiele trzeba wiary i samozaparcia, żeby przeżyć w UST. Ja mówię, kurczę, to czy, to jak ty to rozumiesz? Bo mówię, od razu zrobię wszystko, żeby ci wiara zgasła. Ja faktycznie mam w domu trochę podręczników z UST. Zacząłem sobie te podręczniki tam, wiesz, czytać. No przeczytałem, mówię, człowieku, cały dział jest, jak Bóg doświadcza. Cały dział. Z tego się normalnie dostają ceny. Rozumiesz? Tam na tych studiach. Ty musisz znać ten temat od A do Z, że ciebie co ci robi Bóg, jakie ci tam pęta zakłada, jak cię po prostu, wiesz, ora, bo ty nie stasz. Ty nie stasz. I oni tego uczą i to jest koniec. Się musisz nauczyć. I weź teraz taki rozdział, obrabiaj miesiąc. Ty źle potrzebujesz wiary, żeby to przejść? Szok! Ty musisz to zdać. Ci z was, którzy studiujecie, czy studiowaliście, to wy rozumiecie, o co chodzi. No to jesteś, masz temat i kujesz ten temat. No teraz kujesz temat, jak Bóg doświadcza. I kujesz ten temat! Dzień, drugi, trzeci, czwarty. I ładujesz sobie w głowę, proszę ciebie, takie informacje. I co robisz? Gaśniesz. Po miesiącu jesteś tak. Poszedł na WST i to go zabiło. Po pierwsze chcieć, po drugie co? Zaangażować się. Zaangażowanie. Na maksa. Szukanie Boga, poznawanie Boga. Wszystko zrobię, żeby cię poznać. Uczepię się ciebie, wbiję się pazurami, koniec. W cudzysłowie oczywiście, bo to nie o to chodzi, że on tam będzie uciekał przed tobą. To nie o to chodzi, chodzi o postawę naszą, bo musimy przejść takie coś w sobie. To Bóg nie ucieka, to u nas takie coś mówi, ja pójdę tam. Ja jeszcze temu z kimś rozmawiałem, czy ja lubię ćwiczyć na siłowni. Nie? Ja mówię, ale ja nie rozpatruję ćwiczeń na siłowni, czy ja lubię, czy nie lubię. No co mnie to obchodzi? Jak ja mam 3 razy w tygodniu trening do zrobienia. Rozumiesz, o co chodzi? Mam rozpisane, idę, robię, jadę i koniec. Bez sentymentów. Jestem zaangażowany w to zjawisko. Nie, w ogóle rozumiem, o co chodzi. Jestem zaangażowany w szukanie Boga. Ja szukam Boga, czy mi się chce, czy mi się w ogóle nie chce w mojej duszy. Co mnie to obchodzi, czy mi się nie chce, czy mi się chce? To w ogóle co to jest? Jak ja mam projekt? Jak ja mam projekt zrobiony? Szukania Boga. Po trzecie, być systematycznym. Nie od czasu do czasu. Nie, nie trzeba dzisiaj. Systematyka. Tak jak z każdą dziedziną. Systematyka. Są na przykład ludzie, którzy uważają, że mogą trzymać dietę i oprócz diety żreć. Trzymam dietę. Oprócz diety jadę ze wszystkim. Ale to dietę, trzymam dietę. Czemu ja nie wyglądam dobrze? Przecież dietę trzymam. Ja mówię, no człowieku. No ale dieta, to nic więcej, tylko dieta. Systematycznie, systematycznie, systematycznie i nic poza tym. I tutaj dosłownie to samo. Systematycznie, systematycznie, systematycznie. Dalej, być wytrwałym. W poznawaniu Boga musimy być wytrwali. Bo to nie jest łatwe. Rozumiecie? To dusze mówią, że to łatwe. Jak ktoś przychodzi i mówi, wiesz, ja mam, codziennie mam wizję, codziennie mam objawienia. Ja mówię, uspokój się najpierw. Takich wizji jak ty, to ty gadasz mi, że ty masz wizję. Rozumiesz, o co chodzi? To ja miałem to zawsze. Marzenia senne, tak. Marzenia senne to są. Wszyscy mają marzenia senne. Płytki masz sen, to wszyscy mają marzenia senne. Rozumiecie, o co chodzi? I mówią, sen miałem od Boga. Dobrze, są sny od Boga, jest płytki sen, czyli marzenia senne. Wszyscy mają marzenia senne. Każdy, kto ma mózg, ma marzenia senne. Ja o tym uczyłem na warsztatach kronologicznych. Rozumiesz? Każdy. Wytrwałość w poznawaniu Boga jest mega istotna, dlatego że tam są przeszkody.
Przeszkodami jest nasza codzienność, nasze życie zawodowe, nasze stany emocjonalne, nasza służba wielokrotnie. Wiecie? To są przeszkody. Piąta rzecz. Trzeba poszukiwać, czyli grzebać, szukać. Szukać. Nie bać się, nie rozumieć w ogóle, że to jest coś takiego, że ludzie często do mnie mówią, skąd ty te rzeczy wiesz? Ja mówię, bo ja szukam, bo ja grzebak jestem. Ja mam coś takiego, że ja grzebię. Ja w ogóle chciałem archeologiem zostać. To było moje marzenie. Lubiłem grzebać w ziemi, wyciągać jakieś rzeczy, czyścić, rozumiesz, oglądać, siedzieć w jakimś kanale. Tutaj Janówek jest taki pod Warszawą, tam koło Nowego Dworu. Linki brałem, uprzęże. Człowieku, bo się dowiedziałem, że są bunkry jakieś tam, rozumiecie? Ja już byłem w tych bunkrach. Już były linki, już zjeżdżałem na linach do bunkra. Prawdziwie już chodziłem po bunkrach, lampa. No mnie interesowało coś tam znaleźć. Cmentarz za naszym blokiem żydowskim był, łopata, idziemy wykopywać, zobaczyć co to jest, jak to wygląda. Jak to wygląda Żyd po 70 latach w ziemi. Rozumiecie? W domu czaszka była, piszczele, zęby w puszce, wszystko miałem. Rozumiem? Każdą rzecz. Powiem zębów złotych szukałem. Ja mówię, bogaci byli. Ząb się długo utrzymuje w ziemi. Ej, płytko chowali, bo ich na siedząco chowali. Trochę ziemi tyle odsłoniłeś, była mowa. Zawsze grzebałem. Zawsze mnie to interesowało. W domu stały ciągle jakieś żelazka, stare te pociski, armatnie, wszystko tam człowieku było. Rozumiem, o co chodzi. Bo kto szuka, ten znajdzie. Całą historię, którą mamy, to ktoś kiedyś znalazł. Ktoś to wziął, wykopał. Ktoś to, rozumiesz, ktoś to opisał. Powstały jakieś w ogóle badania w związku z tym. Czemu? Bo kiedyś jakiś kostek 200 lat temu pojechał na pustynię z łopatką, rozumiesz, o co chodzi, i wykopał w ogóle kawał Egiptu. Tak? I dzisiaj o tym na studiach uczą. Dlaczego? Bo był jakiś fanatyk z łopatką. Wszystko, co nas otacza, co zostało odkryte, to wcześniej było jakie? Przykryte. Wziął, ktoś odkrył. Ktoś odkrył, że z bawełny można koszulki robić. Tak? Ktoś odkrył w ogóle, że żarówkę można zrobić. Ktoś w ogóle różne rzeczy odkrył. A ludzie myślą, że nawrócili się do Boga i Bóg stoi. Proszę bardzo, zajrzyj sobie w każde miejsce, zobacz co tam w ogóle jest, jak to w ogóle chodzi. Rozumiesz? Nie, to trzeba znaleźć. Wszystko musi zostać znalezione. Dlaczego musi zostać znalezione? Bo przed znalezieniem jest potrzeba szukania. A potrzeba szukania, rozumiesz, wiąże się z zainteresowaniem. Kto szuka Boga? Ten, kto się nim interesuje. Dlatego Bóg robi pewnego rodzaju celowe takie zasłoneczki, proroczo to nazwijmy, żeby tylko te osoby, które naprawdę chcą Go znaleźć, mogły Go znaleźć. Bo to miłosny Bóg, amen? Jemu o miłość chodzi. A nie o to, żeby byle szumowina do niego przyszedł, tylko zobaczył. Nie zależy mu na niczym, nie obchodzi go ten Bóg, proszę ciebie, ale że to jest takie wszystko w ogóle na wierzchu, ja nie muszę szukać, lajcik idę. Nie, nie pójdzie, bo trzeba poszukać. Dlatego się mówi szukać Boga. Rozumiecie? Tak to działa. To miłosne jest bardzo. Miłosne. Dalej, poświęcać czas w związku z tym trzeba. Czas. Czas to jest taka coś, że jest tylko 24 godziny. I ty teraz, i tu znowu się miłość kłania. Bo to trzeba w ogóle zrobić coś takiego, żeby zainwestować kawałek tych 24 godzin. Mniejszy lub większy. Trzeba chcieć to zrobić. Chcieć. Dalej, siódma rzecz.
Trzeba inwestować w poznanie. Inwestować. Ludziom się wydaje, że to nic nie kosztuje, ale dużo kosztuje. Mądrość kosztuje. 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 Ja zawsze na przykład tłumaczę, mówię, jak gdzieś ktoś chce robić jakąś szkołę w Polsce z naszych kościołów, ja mówię, zrób płatną szkołę. Symbolicznie 20 zł. Te cudowne 20 zł zadziała jak niesamowita tarcza na arogantów. Masa ludzi tam nie przyjdzie przez te 20 zł. I chwała Bogu Najwyższemu. Bo się nie rzuca pereł przed wieprzem. Rozumiesz? Bo to kosztuje. Przyjdź do mnie, dam ci 20 zł. Dam ci na to całą szkołę, ale przyjdź. Dam ci na cały rok tej szkoły. Rozumiesz? Ale ty musisz zrozumieć, że to trzeba zapłacić za to. Trzeba zapłacić. Zawsze za coś musimy zapłacić. I to jest miłosne znowu. Rozumiecie? To sformułowanie za darmo, to jest w ogóle takie, to strasznie biedne. To duch biedy. Cholerny duch biedy. Jak w Holandii byliśmy kiedyś, mówiliśmy tam, rozmawialiśmy o tym, jak zrobić spotkanie takie uzdrowieńcze. Ja oczywiście byłem pod wpływem tej mentalności ducha biedy. Miałem to w głowie, takie kawałki jeszcze miałem, zanim mi to zupełnie wyparowało. I mówię, to tam napiszemy od razu za darmo. A Marzenka mówi, nie, to nie można Artur dać za darmo. To trzeba napisać 1 euro. Ja mówię, jak to 1 euro? Damy plakat, spotkanie uzdrowieńcze, 1 euro wstęp? Tak. Mówi, bo w tym kraju, jak coś jest za darmo, to oznacza, że nic nie warte. To jest nic nie warte. Jak ty zapiszesz, to jest wstęp wolny. Jak ty dasz 1 euro, to przyjdzie, mówi, 10 razy tyle ludzi. Rozumiesz? 10 razy tyle. Przypowieści Salomona. Mądrość kosztuje. Rozumiesz? Jest droższa niż srebro, droższa niż złoto. Żeby poznawać Boga, trzeba ponieść cenę. Różnego rodzaju cenę. Rozumiesz? Nie tylko zapłacić czasem. Trzeba sobie nakupywać książek. Trzeba zainwestować w spotkania z różnymi ludźmi. Rozumiesz? Trzeba pojechać w różne miejsca. Ja, jak jeszcze nie prowadziliśmy kościoła, ja zawsze odkładałem pieniądze na to. Ja śledziłem w Polsce, co się dzieje. Ja zawsze miałem odłożone pieniądze na to, żeby wsiąść w pociąg, mieć na hotel, żeby jechać na jakąś konferencję, na tej konferencji być. Zawsze. Dlaczego? Dowiadywałem się, aha, przyjeżdża taki człowiek, jadę. 8 rzecz. Żeby poznawać Boga, trzeba obnażyć siebie. To, co dzisiaj Przemek powiedział. W ogóle do Boga przychodzi się nago. Jakich On ludzi stworzył? Nagich. Nieubranych, nieodzianych. Do Boga nago. Nago do Boga. Ilu z was miało problem? Myślę, że już się nikt nie ma problemu tutaj w kościele. Ale ilu z was stawało przed problemem, że kiedy byliście nadzy fizycznie i mieliście w ogóle uwielbiać Boga, to mieliście problem. Bo ja wiem, że masa takich ludzi tutaj w ogóle była. Albo że na przykład siedziałeś na kiblu, robiłeś kupę i miałeś uwielbiać Boga. Kiedyś siedzę na kiblu, robię kupę. Tak jeszcze jak religia, resztki religii ze mnie odchodziły. Siedzę. I zacząłem coś tam sobie pod nosem nucić. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Tak mówię, nie, zaraz, co ja robię? I taka myśl mi przyszła. Niech mężowie na każdym miejscu podnoszą swe czyste ręce do Pana. Halleluja, mówię. Na każdym miejscu, znaczy na kiblu. Mówię, to się rozumie, tak? Więc podniosłem ręce, zacząłem wielbić Boga. Ale dlaczego? Zobaczcie, jaki był problem. To jest demoniczna zapora. Kto był religijny taki? Piotrek. Piotrek apostoł. Mistrz religii. To był mistrz religii. Stoją na łodzi, rozegrani, rozumiesz, w samych tam takich gadkach zawiązanych tutaj.
Jezus stoi tam na brzegu, no nie? I jest napisane tak. Piotr ubrał się i skoczył do wody. Ja mówię, psychol. Ubrał się i skoczył do wody. Ja mówię, każdy normalny człowiek rozbiera się i skacze do wody. A Gostek się ubrał, bo jakże przypadło być nago. Rozumiesz? Nie wypada. Mistrz religii. Rozumiesz? Mistrz religii. Ubrał się i skoczył do wody. Do Boga nago się podchodzi. Boga się szuka bez zewnętrznych maseczek. Boga nie przekonasz do siebie. Rozumiesz, o co tu chodzi? Bo to nie jest postać, że go przekonujesz. Jak masz coś wyparte w środku, jakieś dziwne rzeczy są w tobie i przychodzisz do Boga, to w ogóle nie ma żadnych szans na poznanie Go, bo ty jesteś zablokowany. Żeby poznawać Boga, to trzeba się rozłożyć na kanapie terapeutycznej. Musisz być rozłożony. Inaczej nie będziesz mógł Go prawidłowo poznawać. Bo On stworzył nagich ludzi i z nagimi rozmawia. Rozumiecie? Ubranie fizyczne człowieka, które dzisiaj jest uznawane za moralność, bo dzisiaj chodzenie nago jest właśnie uznane za niemoralność. Zobaczcie, co się stało. Ubranie jest uznane za moralność. Jednak geneza ubrania jest ściśle związana z grzechem. Bóg ubrał ich dopiero jak zgrzeszyli. Ubrał grzesznych. Bezgrzeszni chodzili nago. Rozumiesz, o co tu chodzi? Jest wywrócone wszystko, bo my żyjemy w ogóle w filozofii grzechu. Rozumiecie, w czym my żyjemy? I mówimy, to tak należy. Tylko to nas ogarnia ze wszystkich stron. Ja nie chcę z tym walczyć. To nie chodzi, że ja chcę z tym walczyć, bo to szkoda naszego w ogóle naszej energii na walkę z takim rzeczami, bo tego się nie przewalczy. Rozumiesz? Tego się nie przewalczy. To jest coś, co będzie trwało do końca, aż ta ziemia spłonie. Spłonie z całą w ogóle demoniczną tekstylią tutaj. Rozumiesz? Gwarantuję wam, że na nowej ziemi, pod nowym niebem nie będzie tekstyliów. Rozumiesz? Tyle. Taka nowość. Bo tam wszystko wróci do stanu pierwotnego i będzie jedynie się pogłębiać, tylko w przeciwną stronę. Obnażenie siebie, żeby poznawać Boga. Dziewiąta rzecz. Otworzyć się na nowe. Żeby poznawać Boga, trzeba otworzyć się na nowe. Na nowe. Jeżeli my będziemy mieli schemat, to już jest po poznawaniu Boga. Schemat. Nie wolno ci mieć schematu. I to się wiąże z ósmym punktem. Obnażenie siebie. Bo obnażenie siebie jest związane stricte z tym, że ty musisz swoją duszę wypatroszyć. A rozumiesz? Bo w twojej duszy jest masa schematów. Schemat, 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 schemat. Bóg jest taki, 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 taki. Kościół katolicki jest tym mistrzem. Bardzo dokładnie opisał Boga. Tam nie ma miejsca na jakąkolwiek nowelizację. Tam nie ma gdzie szpilki włożyć. Tam bardzo dokładnie jest wiadomo wszystko. Wiecie? Bardzo dokładnie wiadomo. Zresztą tłumaczę tą Biblię i teraz ja nawet tutaj widzę, w jakich oni już byli schematach. To był schemat za schematem, bo to jest wmontowane w głowę ludzi. Rozumiecie? Oni mieli też swoje schematy. Paweł był najbardziej z nich twórczy. To był najbardziej kreatywny człowiek, taki najbardziej otwarty w tym wszystkim, nie? No takie fajne, w ogóle siedzi, mówi w ogóle, no tak, bo tam mówi kobieta, nie, musi milczeć z Bożem, nie może mówić, no tak, i tak mówi, no ale to mężczyzna jest kobiety, nie, kobieta przez mężczyznę, my, a ja mówię, machnął ręką wreszcie. Podeszedł do wniosku, proszę ciebie, nie ma mężczyzny, ani kobiety. Wiesz, gadał, sam walczył ze sobą, rozkładał, nie, no nie ma mężczyzny i kobiety wreszcie. Bo tak fajnie, jak on dochodzi, tak był otwarty był. Otwarty był, Paweł był otwarty, najbardziej otwarty był. Dlatego, zobaczcie, to Paweł napisał 2/3 Nowego Testamentu,
to Paweł przez 3 lata na pustyni był w stanie w ogóle otwierać się na Świętego Ducha, nikt inny. Tam Piotr, Jakub, Jan, to byli, oni mieli betonowe głowy. To betonowe głowy były. Oni mieli schemat. Rozumiecie? Paweł miał najmniejszy schemat, o tak ujmijmy to. Dlatego zobaczcie, jak Bóg użył Pawła. Kogo on może użyć? Kogoś, kto nie ma schematu. Kogoś, kto schematu nie ma. Nie ma schematu. Jest schemat w ogóle. Bóg jest ojcem. Ja mówię, a matką? Bo nie wiem. Bo rozumiesz, bo czyli co, jest mężczyzną, czy nie jest mężczyzną? W ogóle, wiecie, to są schematy. Wiecie, czy wy widzieliście kiedykolwiek, żeby ktoś namalował Boga kobietę w jakimś kościele takim chrześcijańskim? Musiała powstać Maryja do tego wszystkiego, bo to musiało, rozumiesz, zobaczcie, demony wypełniły zjawisko. Bo jak powstał w ogóle, gdzie filozofia maryjna powstała? Bo rzeczywistość była niepełna. Bo była krzywa filozofia o tym, że Bóg jest mężczyzną i jest dziurka już w tym wszystkim i tu musi się pojawić w związku z tym jakaś kobieta. No to mamy odkupicielkę, no rozumiecie? A nie łatwiej było powiedzieć, że w ogóle co, jaki Bóg jest mężczyzną czy kobietą? Jednym i drugim. Albo żadnym. Stworzył Bóg mężczyznę i kobietę na obraz swój. Rozumieć? Nie wiadomo, co to jest, jaki to, czy to ma płeć, czy nie ma płeć, czy nie ma płci, czy ma dwie płcie, czy więcej jest płci, niż my wiemy. Nie wiemy. Rozumiecie? To w ogóle nie wolno się zahamować takim czymś. Ja kocham w ogóle chatę, dlatego kocham chatę i to objawienie w ogóle, że jest Bóg, proszę ciebie, wiesz, że jest gruba murzynka, gotują za obiad. Ja mówię, jest. O to chodzi. Albo stary Indianin, zależy, w jakiej sytuacji. Wiesz, i to jest w ogóle to. Ale trzeba otwarcie na nowe. I to przez cały czas. Kiedyś byliśmy w kościele zielonoświątkowym. Siedzimy i pastor głosi takie kazanie. I mówi tak. Baptyści prześladowali metodystów. Zielonoświątkowcy prześladowali baptystów. Mówi, obyśmy my nikogo nie prześladowali. Ja to do dziś pamiętam. Ja uważam, że to było prorocze, co on mówił. Że to było prorocze. Bo to pokazywało, jak łatwo się zamknąć. Rozumiecie? Tak. Tak. Dokładnie. I ostatnia rzecz. Odważne przyjmowanie ryzykownych formuł Bożych. Żeby poznawać Boga, musimy zrozumieć, że będziemy stawać przed propozycjami Bożymi, które będą ryzykowne, czyli w ogóle niezgodne z naszymi koncepcjami. I żeby móc je w ogóle ogarnąć, będziemy musieli zaryzykować wszystkim. Wszystkim wokół. Wszystkim. Ja głoszę dzisiaj to, co głoszę, bo ja zaryzykowałem. Ja zrobiłem ryzykowny ruch. Ja wiedziałem jedną rzecz, że albo ja odnajdę ludzi, jakby trafię do ludzi, którzy podzielą mój obraz Boga i stworzę z tego naród, albo zostanę sam. Albo sam zostanę. Rozumiecie? Bo to było bardzo ryzykowne. Podważenie wszystkiego.
podważenie standardów chrześcijańskich, podważenie Biblii, podważenie różnych rzeczy. Bo bardzo ryzykowne. Jakie to mają narzędzia poznania? Po pierwsze jest to komora. Nie będę tego rozwijał. Po drugie, skupienie się na prawdach i obietnicach Bożych. Musisz być skupiony na prawdach i obietnicach Bożych, żeby poznawać Boga. Po trzecie, studium Pisma Świętego. Też tego nie rozwijam. Po czwarte, studium duchowych książek, filmów, programów i tak dalej. Też tego nie rozwijam. Po piąte, stałe uczestniczenie w życiu Kościoła. Po szóste, naprawa duszy. I po siódme, praktykowanie nabytej wiedzy. Praktykowanie nabytej wiedzy. Ja jestem takim jednym, byliśmy na jednym usłudze w takim kościele, rozmawiam z pastorem i mówię tak, od czego zaczęliście tutaj działanie? A on mówi tak, była nas garstka osób, wzięliśmy pismo, siedzieliśmy nad pismem i tak, czytamy, na chorych ręce kładźcie, będą uzdrowieni. Zamykaliśmy nasze studium. Rozumiesz? I robiliśmy postanowienie. Od dzisiejszego dnia kładziemy w naszym mieście na wszystkich chorych ręce. Idziemy. I tak rozwinęli Kościół. I to w tamtym czasie było naprawdę duże przebudzenie. Rozumiecie? Co wzięli z Pisma, to stosowali. Nie patrzyli w ogóle na nic. I teraz tak. Główne przestrzenie Boga, które należy poznawać. Czyli to, na czym przede wszystkim mamy się skupiać. Po pierwsze, Jego stosunek do Chrystusa. Boży stosunek do Chrystusa. To jest mega ważne. W Chrystusie, przez Chrystusa i z Chrystusem. Pamiętacie nauczanie na temat Chrystusa? To jest Boży stosunek. Tylko Chrystus. W oczach Bożych tylko Chrystus. Przez Chrystusa widzi, w Chrystusie ocenia i dla Chrystusa wszystko robi. Ludzie mówią, Bóg coś dla mnie zrobił. Nie. Bóg nie zrobił nic dla ciebie. Bóg cokolwiek w twoim życiu robi dobrego, to robi to dla Chrystusa. A dlatego, że przypadkiem się w nim znajdujesz, to łapiesz, proszę ciebie, bonus. To jest bardzo ważne, żeby ludzie to rozumieli. Mówię, Bóg jest ze mną. Bóg jest z Chrystusem. Ze żadną inną postacią na ziemi nie ma Boga. Bóg nie jest ze mną ani z tobą. To jest fikcja literacka. Pamiętacie? Dolinę Jerycha? Kiedy Jozue wychodzi i stoi tam przedwcielony Chrystus. I mówi tak. Jozue mówi, z kim jesteś? Z nami czy z tamtymi? A on mówi, ani z wami, ani z tamtymi. Lecz zdejm sandały swoje, z nóg twoich, gdyż stoisz na ziemi świętej. Dlaczego mówię, stoisz na ziemi świętej? Bo on tam stał. To był jeden powód, na którego to powiedział. Bo to były pogańskie tereny, to nie była żadna ziemia święta. Rozumiesz? Ale on tam stał. Przedwcielony Chrystus. A więc, jaki jest stosunek Boga do Chrystusa? Musisz to wiedzieć. Po drugie, jaki stosunek jest Boga do stworzenia? Oglądasz to. Wiesz, że przez Chrystusa on ma stosunek do stworzenia. Czemu błogosławi stworzenie? Bo ukochał Chrystusa. Bo Chrystus jedyny się go nie wybrał. Bo Chrystus jedyny poszedł Jego śladem. Bo Chrystus wypełnił wszystko, co On powiedział. Bo Chrystus zasłużył sobie. Dla Chrystusa nie było łaski. Nie było łaski dla Chrystusa. Nie było zasłużonej, niezasłużonej przychylności.
Nie było takich rzeczy dla Chrystusa. Chrystus musiał sobie zasłużyć, wypełnić prawo. To musiał zrobić Chrystus. To jest kozak. On sobie zasłużył na Bożą przychylność. Dlatego my nie musimy. Dlatego, że jeden kozak sobie zasłużył. Zszedł na ziemię i powiedział, odkręcę to wszystko. Odkręcę to. I odkręcił to. I Bóg ma stosunek do stworzenia przez Chrystusa. Rozumiesz? Trzy. Jaki Bóg ma stosunek do ciebie? Przez Chrystusa. Od razu to nas wprowadza w miejsce pokory. Przez Chrystusa. Ja mam tak głęboką świadomość, że poza Chrystusem jest dramat taki, że ludzie nie wiedzą jaki. W ogóle Bóg nie ma komunikacji ze stworzeniem poza Chrystusem. W ogóle to nie ma komunikacji. Ludziom się w ogóle to bzdurki w głowach. Głowy są pełne bzdurek. Te tereny musimy zbadać, musimy dowiedzieć się. Od razu spowoduje to nasze inne podejście. Po czwarte, jego główne atrybuty. Musimy zbadać i być ich pewnymi. Wieczność. Wszechwiedza. Wszechobecność. Wszechmoc. Wszechwładza. Wierność. Dostępność. Niezmienność. I ograniczenia. Musisz to wszystko wiedzieć. Rozumiesz? Wieczność. Wszechwiedza, wszechobecność, wszechmoc, wszechwładza, wierność, dostępność, niezmienność i ograniczenia. Musisz wiedzieć, co jest związane z tymi atrybutami Boga, co się z tym wiąże. Na przykład, że jest ograniczony wolą człowieka. Na przykład taką rzecz. Piąta rzecz. Musisz wiedzieć, jaki jest stosunek Boga do diabła i do demonów. Musisz znać jego stosunek do diabła i do demonów. To musisz znać. Po szóste, musisz znać jego logikę. Jak on logicznie składa rzeczy. Tyle lat badam pismo, jak się przyglądam na logikę Boga, ja jestem zaszokowany. Jaka to jest postać logiczna. Chrześcijanie w ogóle mają tak nielogiczny ogląd rzeczywistości, powołują się na Boga w tym wszystkim, że to jest nielogiczne, co ty mówisz. Nielogiczne. I musisz poznawać Jego miłość. Jego miłość. Te rzeczy, te przestrzenie musisz poznawać, te siedem przestrzeni. Na tyle będziesz wiedział, na ile będziesz pewny Boga. Na tyle będziesz wierzył, na ile będziesz pewny Boga. Nie ma możliwości, żebyś wierzył bardziej w Boga, czy też Bogu, niż poznałeś Boga. Jeżeli nie poznałeś Go gdzieś, nie będziesz tam mógł swojej wiary ulokować. Będziesz miał wątpliwości. Na przykład będą takie rzeczy powstawały. Będziesz przychodził, będziesz się pytał, dlaczego głosiłem temu człowiekowi w ogóle, a on w ogóle nie chciał przyjąć Jezusa. Czemu to się stało? Przecież w ogóle został uzdrowiony, uwolniłem go, a on nie chciał przyjąć Jezusa. Dlaczego? Ja mówię, czemu tak się modliłem o jego nawrócenie? Ja mówię, no ale to po co się modliłeś o jego nawrócenie? No nie modlimy się o nawrócenie ludzi. No, nie w ten sposób. No nie tak, no Pani niech on się nawróci. No, tak jakby od Boga to zależało. No.
No nie zależy to od Boga, czy ktoś się nawróci. No nie zależy to od Boga, bo gdyby to zależało od Boga, to byśmy przestali w ogóle zajmować się różnymi sprawami, tylko byśmy po prostu się modlili, żeby się ludzie ponawracali. No i koniec. No. Byśmy zasiedzieli tutaj, nie wychodzili głosić, modlimy się, wierzymy i się będą nawracać. Rozumiesz? Ale jest co? Bóg jest ograniczony wolą człowieka. Kajdanki se założył na ręce. Możemy się modlić, żeby demony odeszły od człowieka, zerwać łuski z jego oczu, możemy mu uwolnić umysł do tego, żeby rozumiał Ewangelię, możemy odepchnąć każdą siłę demoniczną, a i tak zostanie jego wolna wola. Może mieć czyściutką przestrzeń. Rozumiesz? Jak się modlę o takie zatwardziałe typy, to ja mam swoją modlitwę. Ja mówię, Panie Boże, niech on spotyka się z takimi przestrzeniami, w których będzie przerażony i nie będzie w ogóle mógł tego sobie wytłumaczyć. Śni mu się, Panie, bo wtedy jego bańka jest nieczynna i można tam się dostać. Postaw na jego drodze ludzi, którzy będą mu głosili Chrystusa w sytuacjach, w których się w ogóle nie spodziewa. Na jak pojedzie za granicę, czy znajdzie się w jakimś dziwnym miejscu. Rozumiesz? Niech kiedy pójdzie do toalety w Arkadii zrobić sobie siusiu, to na ścianie będzie wyryte z cytorykiem Jezus żyje. Niech to go prześladuje, Panie! I tu nie ma żadnego problemu. Rozumiem, bo dla Boga to jest drobiazg pobudzić jakiegoś, proszę siebie, dwunastolatka, żeby wszedł do kibla i wyrył takie rzeczy. Najara się w ogóle walnie, dwa buchy z blanta, proszę siebie, wyryje, Jezus żyje. Tak? To dla Boga nie jest problemem. Ale jest problemem spowodowanie, żeby ktoś się nawrócił. Więc używamy wszystkich metod. Tak? Ale znając, znaczy lokując naszą wiarę w atrybutach Bożych. Bo inaczej jesteśmy zawiedzeni. A więc na tyle będziesz wierzył, na ile będziesz pewny Boga. Boga będziesz pewny na tyle, na ile Go poznasz w wiedzy i w doświadczeniu. Tylko tyle będziesz pewny Boga, na ile Go poznasz poprzez wiedzę i doświadczenie tego Boga. Dlatego to jest tak cholernie ważne. Ja potrafię wszystko zrobić, żeby poznawać Boga. Wszystko. Ja jestem w ogóle nastawiony jak zegarek cały czas na to. W dzień, w nocy. Jak film oglądam, jak się relaksuję, jak cokolwiek robię. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mam załączony taki program poznawczy. Chodzę, przyglądam się czemukolwiek. Nie wiem, dotykam drzewa. Rozumiesz? Siedzę gdzieś, ubieram się w ogóle, cokolwiek, patrzę na siebie, na swoje ciało, wyobrażam coś sobie. Jestem cały czas nastawiony na poznanie Boga. To trzeba przestawić swoją głowę. Poznając Boga, dojdziesz do miejsca, gdzie będziesz musiał poznawać siebie, czyli stan swojej duszy. Bo dalej nie pójdziesz. Nie pójdziesz. To co nasz Przemek ci opowiadał. Takie to jest świadectwo. Rozumiecie? Jeżeli Przemek miał problem z zadzwonieniem do mnie bez potrzeby, czyli bez tego, aby ode mnie otrzymać jakąś pomoc lub też przyjść do mnie z czymś, no przecież to samo robił wobec Boga. Ten sam schemat powielał. Nigdy nie poszedł dalej w takim temacie. Bo to tak działa, rozumiecie, o co tu chodzi? Skąd ja to wiem? Bo znam zasady Boże. Znam zasady Boże. Jezus mówi tak. Jeśli nie wierzycie w to, co widzicie, to jakże będziecie wierzyć w to, co nie widzicie? Krótko powiedziawszy, jeżeli w świecie fizycznym funkcjonujesz w jakimś systemie, to nie myśl sobie, że w innym systemie zafunkcjonujesz na poziomie duchowym. Dlaczego? Bo co jest napisane w liście do Koryntian? Pierwsze jest to, co cielesne, a drugie to, co duchowe.
Kiedyś do pastora jednego tu w Warszawie przyszła kobieta. Ubrana była w czernie, w szarości. Taka była. Jedno wielkie załamanie nerwowe. Tak była ubrana. I ona przyszła i mówi: pastorze, pomódl się o mnie. Bo mówi: ja tak mam ciężko, tak mi trudno jest. A pastor do niej mówi: najpierw się przebierz. Ona mówi: słucham, zdejmij to z siebie i się ubierz inaczej. Przyjdź do mnie, jak się inaczej ubierzesz. Jak to inaczej? Mówię: przecież ty się... Mówię: jak ty możesz się tak ubrać? Przecież ty jesteś jedna wielka chodząca depresja. Jest niemożliwe, żebyś nadal utrzymywała system ubierania się jak osoba zdepresjonowana i jednocześnie wyszła z depresji. Nie. Ubierz się w sukienkę w kwiaty na przykład i przyjdź do mnie w sukience w kwiaty. Umaluj się, zaczniemy terapię. Rozumiecie? Od zewnątrz się zaczyna. Od zewnątrz. Wiecie, jak się pomaga ludziom, którzy nie umieją nawiązywać kontaktów? Powiem wam, się pokazuje, jak się pomaga ludziom na normalnych terapiach światowych. Przychodzi taka osoba do terapeuty, taka nie umie się odezwać, nie umie nic zrobić, jest zamknięta w sobie i terapeuta pierwsza rzecz, co mówi, mówi: proszę się rozluźnić i machamy ręczkami. Tak. Mówi: teraz łóżko. A teraz mówi: rączka do góry i okrzyk. Rączka do góry i okrzyk. Po 5 minutach. Jak się pani czuje? No dużo lepiej. Prawda? Dlaczego się czuje dużo lepiej? Co ona zrobiła? Uwolniła komunikaty. Ona po prostu uwolniła komunikaty. On jej pokazał, na czym polega uwolnienie komunikatów. To jest proste. To jest mechanika. Rozumiecie, o co chodzi? Mechanika. Po prostu. Od zewnątrz. A więc musisz zmieniać swoją duszę. Poznajesz Boga, tyle ile poznałeś, zmieniasz swoją duszę. I dopiero z tego miejsca idziesz dalej w poznanie Boga, bo nie będziesz w stanie ogarnąć Jego dalszej w ogóle przestrzeni wolności. Rozumiesz to? Nie ogarniesz. A religia będzie na każdym odcinku pukać. Tutaj zostań, tutaj zostań, tutaj zostań. Zostań, to już tak jest, tutaj, tutaj. Nie, jest dalej. I to jest nieskończone. Wiara twoja będzie rosła w miarę poznawania. Tam, gdzie poznasz, tam uwierzysz. Posłuchaj. Tam, gdzie poznasz, tam uwierzysz. Rozumiesz? Tam, gdzie poznasz, tam uwierzysz. Jak ja na przykład poznałem temat uzdrowienia na przykład. Ja poznałem to. Ja zaufałem w tym temacie. Wiesz, o co chodzi? I dlaczego ja zaufałem? Bo ja to poznałem dogłębnie. Moja żona czy mama są świadkami. Ja od początku, nawet dzisiaj zapytajcie, czy mojej żony, czy mojej mamy. Ja nie uwalniam informacji o swoich trudniejszych stanach fizycznych nigdy. Rozumiecie mnie? Nie czasem. I nie w kościele, tylko nigdy. W łóżku z moją żoną. Nigdy. Czemu? Bo ja poznałem schemat Boży. Ja z Bogiem nie rozmawiam o moich stanach fizycznych różnych. Na poziomie, jak mi jest źle, jak ja jestem chory. Ja nie rozmawiam z Bogiem o takich rzeczach. My nie mamy takich rozmów. To się nie mieści w naszych kategoriach rozmów. Moich z Bogiem. Ponieważ ja nauczyłem się tego już dawno temu. Temperatura prawie 40 stopni, tak? A moje rozmowy z Bogiem były takie: uwielbiam Cię, że jestem zdrowy, czuję się świetnie, fenomenalnie. I temperaturę sobie mierzyłem, mniej więcej co godzinę. I spadała mi o pół stopnia
o dwie kreseczki. Ja sobie dalej siedziałem i wyznawałem. Rozumiecie? Woda w kolanie, zero w ogóle zwolnienia z pracy. Sztywna noga do pracy. Dlaczego? Bo na zwolnienia chodzą ci, co mają jakąś chorobę. A ci, co są zdrowi, to nie mają, prawda? Na wózek widłowy wsiadałem. Siedziałem. Rozumiesz? Kierowniczka się pytała, panie Arturze, co panu jest? A dlaczego pani sądzi, że coś mi jest? No tutaj krótkie spodenki i takie kolano. Rozumiesz co? Ja mówię, jestem zdrowy, czuję się świetnie. Świetnie! Dlaczego? Bo znam schemat. Tak samo w sprawie pieniędzy. Tak samo w sprawie relacji. We wszystkim. Rozumiecie? Bo poznałem Boży schemat. Poznałem i ulokowałem tam wiarę moją. Na poznaniu. Na poznaniu. On powiedział, niech słaby powie, czuje moc. Okej, to ty tak myślisz, Panie Boże, takie jest twoje pojęcie, taka jest twoja koncepcja, to ty nie rozmawiasz ze słabym mojego słabości, a to ty w ogóle taki jesteś. Ty do słabego, który ma swoje słabości, mówisz, to powiedz, że czujesz moc. Ktoś jest zdeprecjonowany, załamany, lękliwy, czy ty z nim o tym nie rozmawiasz? Tylko mówisz tak, kto słaby, niech powie, jestem bohaterem. Tak jest, mówię, to ty taki jesteś, oto jesteś ty. Jeśli będę co innego, jakby prowadził rozmowę z inną formułą, to ja nie będę z tobą rozmawiał. Będzie to moja głowa, jakiś demon. Rozumiesz? I nie będę tutaj mógł wiary ulokować. Ulokuję wiarę w miejscu, które poznałem. Poznałem. Zależy mi na tym, żebyście byli ludźmi, których nikt i nic nie będzie mogło wykoleić z wiary. Nic i nikt. Do końca dni. Do końca dni. Rozumiecie? Do końca dni. Chcę, żebyście dożyli późnej starości na tej ziemi. Żebyście do końca swoich dni byli czynni w służbie dla Chrystusa. Żebyście mieli po 80, 90 lat, głosili Chrystusa, uzdrawiali chorych, wypędzali demony. Rozumiecie? Żebyście byli w stanie to zrobić. Chcę, żebyście nie mieli problemów finansowych. Chcę, żebyście się bogacili. Żebyście mogli hojnie łożyć na każdą dobrą sprawę. Chcę, żebyście nie mieli problemów relacyjnych, w małżeństwach, w przyjaźniach. Rozumiecie, o co chodzi? Tego chcę, a to wam zapewni wiara. Chcę, żebyście się nigdy nie cofnęli, jak przyjdą trudne rzeczy, a przyjdą. Bo to jest normalna sprawa. Żeby nie było cofki. Rozumiecie? Chodzi o to. Ale my musimy mieć na tym tą wiarę umocować. I musisz poznawać Boga. Nie możesz się położyć do góry kołami i powiedzieć, to na mnie spłynie. Nic na ciebie nie spłynie. Rozumiesz? Nic nie spłynie na ciebie. Trzeba wstać i uderzyć w tą stronę. Powiedzieć, ja będę cię szukał i ja ciebie zawsze znajdę. Pójdę głębiej, dowiem się więcej, sięgnę mocniej. Będę szukał, przeżywał, doświadczał. Nie będę pasywny. Ja nie będę pasywny. Ja nienawidzę pasywności. Ja mam do pasywności wojowniczy stosunek. Dla mnie pasywność jest zboczeniem. Rozumiecie? Zboczeniem od normy Bożej. Bo dla mnie zboczeniec to jest ten, kto odchodzi od normy Bożej. To jest zboczeniec. I pasywność to jest zboczenie. Poczekam. Rozumiesz, o co chodzi? Zobaczę. Ruszaj. Rozbudowuj wiarę. Rozbudowuj wiarę. Przyjechała jakiś czas temu do nas do kościoła taka osoba. Rozmawiam z nią. Co mam zrobić? Mówię, pracę znajdziesz. Dzwonię do niej za jakiś czas, jak tam z pracą. No złożyłem tam CV. Ja mówię, ja się nie pytam, czy ty złożyłaś CV, jak tam z pracą? Co robić teraz? No siedzę w domu.
Ja mówię, wstajemy o 6. Robimy siusiu, tak? Pijemy wodę i idziemy szukać pracy. Do 15. Tak jakbyś pracował. 8 godzin szukasz codziennie pracy. Za 3 dni masz pracę. Rozumiesz? Żebyś w koziej dupie mieszkał, to będziesz miał. Nie ma takiego czegoś, że po swoim rewirze, na rowerku czy piechotką, proszę ciebie, rozdasz CV wszędzie. Wszędzie rozdasz CV. W każdej mysiej dziurze będzie twoje CV. Rozumiesz, że nie będziesz miał pracy. Nie ma opcji. Ale jak będziesz leżał i czekał, aż pan ci wskaże kierunek, rozumiesz, to brzuszek się zacznie zapadać. I będziesz taki w ogóle wiotki, coraz bardziej taki zebrany w sobie, wiesz, taki. I coraz mniej mający chęci do życia. Pasywność to twój wróg. Pasywność w szukaniu Boga to twój wróg. Rozumiesz? Internet nie jest po to, żeby się do niego wchodziło i się przewijało przez 1,5 godziny Facebooka. Dlaczego szukasz o tym Facebooku? Facebook to jest urządzenie. Urządzenie. Narzędzie. 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 Ja nie siedzę na Facebooku dłużej niż potrzebuję, żeby poumieszczać różne rzeczy. Mnie nie interesują w ogóle to, co się działo wczoraj gdzieś. Albo u kogoś. Ja nie wchodzę do kogoś na Facebooku. Po co? Chyba, że jestem zainspirowany przez Boga, żeby coś sprawdzić, zobaczyć. Ale to nie. Ja do czego innego internetu używam? Ja używam internetu, żeby poznawać Boga we wszystkim. W Jego osobie, w Jego dziełach, w Jego stworzeniu, w każdej dziedzinie. Ja wszędzie coś znajduję. Jak jesteś na to otwarty, to będziesz sobie oglądał film dokumentalny o samolotach bombowych i dowiesz się takich rzeczy o Bogu, że się w pale nie mieści. Rozumiesz? Bo to jest taka postać. Obejrzysz program o deskach i dowiesz się, jaki jest Bóg. Bo to ci gwarantuje list do Rzymian. Bo jest napisane, że On jest dostępny w stworzeniu. To nie chodzi o to, żeby oglądać filmy o Jezusie. Ja nie oglądam filmów o Jezusie, bo mi się nudzą. To jest nudne. Oglądać film o Jezusie albo o Mojżeszu. To jest nudne. Rozumiesz? Ja nie chcę oglądać filmów, bo ja obejrzałem już te wszystkie filmy o Jezusie. Rozumiesz? Po co mi to? Po co? To bzdura. Ja mam Boga szukać, a nie film o Jezusie oglądać. Nakręcony przez siebie, przez ludzi, co w ogóle nie mają pojęcia o Bogu. O Jezusie, przez niebiosko-oki blondyn. Człowieku, kiedy zrobili jeden film pro ciebie, wzięli niskiego, grubego Hiszpana. Rozumiem, o co chodzi. Zrobili z niego Jezusa, to człowieku, ten film nie przeszedł w ogóle. Bo to było świętokradztwo. Człowieku. 1,65 m, duchy bębenek. Rozumiesz, o co chodzi? Ale to lepiej pasowało, proszę ciebie, do tego, co jest napisane u Izajasza, że nie miał postawy ani urody. Rozumiesz? Mały, gruby Hiszpan. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Ja nie chcę takich rzeczy oglądać. Ja cię nie namawiam, żebyś film o Jezusie oglądał. Nawet zniechęcam. Nie potrzeba ci. Masz Ducha Świętego. Człowieku, ty masz lepszy film w środku, sobie wykręcisz przez ciebie, niż te, co oni robią, bo to jest ograniczone przez reżyserkę. Jak zaraz się katolik nakręcił, to tam przyczekł, że Bóg tobie Marię z drugiej strony krzyża przybił. A zawsze człowieku tam, Olej to. Szukaj Boga! Nawet oglądaj filmy, co tam łby ścinają, krew się leje. Człowieku, Kill Billa sobie obejrzyj lepiej, on lepsze przesłanie będzie miał. Taka jest prawda. Rozumiesz? Bo przynajmniej widać, jakie są zależności międzyludzkie. A to jest stworzenie. I jeżeli nie rozpoznasz tym działań bezpośrednio Boga, to rozpoznasz działania przeciwnika i się nauczysz też czegoś o Bogu. I zbierzesz materiał dowodowy. I będziesz wiedział, jak działa diabeł. Jak Kill Billa obejrzysz. Rozumiesz? A jak karykaturę w ogóle obejrzysz jakąś silę, to nic nie będziesz wiedział. Chcę, żebyście to rozumieli. Wiara musi być zasadzona na poznaniu. Musi być zasadzona na poznaniu. Wstańmy, proszę. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa. Ojcze, ja chcę, aby to słowo przenikało ludzi.
Ja chcę, aby moc Twojego Świętego Ducha dotykała ludzkich dusz i żeby ludzie szukali Ciebie, poznawali Ciebie i na tym gruncie rozbudowali swoją wiarę. A wiara ich, żeby była taka, Panie, żeby pokonała każdą górę, każdą przeszkodę, każdy problem i rozwinęła przed nimi potęgę nieba. Amen. Amen. Przyjaciele, ogłoszenia parafialne są takie. Ja z Bogiem nie rozmawiam o moich stanach fizycznych różnych. Na poziomie, jak mi jest źle, jak ja jestem chory. Ja nie rozmawiam z Bogiem o takich rzeczach. My nie mamy takich rozmów. To się nie mieści w naszych kategoriach rozmów. Moich z Bogiem. Ponieważ ja nauczyłem się tego już dawno temu. Temperatura prawie 40 stopni, tak? A moje rozmowy z Bogiem były takie. Uwielbiam Cię, że jestem zdrowy, czuję się świetnie, fenomenalnie. I temperaturę sobie mierzyłem, mniej więcej co godzinę. I spadała mi o pół stopnia, o dwie kreseczki. Ja sobie dalej siedziałem i wyznawałem. Rozumiecie? Woda w kolanie, zero w ogóle zwolnienia z pracy. Sztywna noga do pracy. Dlaczego? Bo na zwolnienia chodzą ci, co mają jakąś chorobę. A ci, co są zdrowi, to nie mają, prawda? Na wózek widłowy wsiadałem. Siedziałem. Rozumiesz? Kierowniczka się pytała, panie Arturze, co panu jest? A dlaczego pani sądzi, że coś mi jest? No daj krótkie spodenki i takie kolano. Rozumiesz co? Ja mówię, jestem zdrowy, czuję się świetnie. Świetnie! Dlaczego? Bo znam schemat. Tak samo w sprawie pieniędzy. Tak samo w sprawie relacji. We wszystkim. Rozumiecie? Bo poznałem Boży schemat. Poznałem i ulokowałem tam wiarę moją. Na poznaniu! Na poznaniu! On powiedział, niech słaby powie, czuje moc. Okej, to ty tak myślisz, Panie Boże, takie jest Twoje pojęcie, taka jest Twoja koncepcja, to ty nie rozmawiasz ze słabym o jego słabościach, to ty w ogóle taki jesteś. Ty do słabego, który ma swoje słabości, mówisz, to powiedz, że czujesz moc. Ktoś jest zdeprecjonowany, załamany, lękliwy, czy ostop, ty z nim o tym nie rozmawiasz, tylko mówisz tak, kto słaby, niech powie, jestem bohaterem. Tak jest, mówię, to ty taki jesteś, oto jesteś ty. Jeśli będę co innego, jakby prowadził rozmowę z inną formułą, to ja nie będę z tobą rozmawiał. Będzie to moja głowa, jakiś demon. Rozumiesz? I nie będę tutaj mógł wiary ulokować. Ulokuję wiarę w miejscu, które poznałem. Poznałem. Zależy mi na tym, żebyście byli ludźmi, których nikt i nic nie będzie mogło wykoleić z wiary. Nic i nikt. Do końca dni. Do końca dni. Rozumiecie? Do końca dni. Chcę, żebyście dożyli późnej starości na tej ziemi. Żebyście do końca swoich dni byli czynni w służbie dla Chrystusa. Żebyście mieli po 80, 90 lat, kłosili Chrystusa, uzdrawiali chorych, wypędzali demony. Rozumiecie? Żebyście byli w stanie to zrobić. Chcę, żebyście nie mieli problemów finansowych. Chcę, żebyście się bogacili. Żebyście mogli hojnie łożyć na każdą dobrą sprawę. Chcę, żebyście nie mieli problemów relacyjnych, w małżeństwach, w przyjaźniach. Rozumiecie, o co chodzi? Tego chcę, a to wam zapewni wiara. Chcę, żebyście się nigdy nie cofnęli, jak przyjdą trudne rzeczy, a przyjdą. Bo to jest normalna sprawa. Żeby nie było cofki. Rozumiecie? Chodzi o to. Ale my musimy mieć na tym tą wiarę umocować. I musisz poznawać Boga. Nie możesz się położyć do góry kołami i powiedzieć, to na mnie spłynie. Nic na ciebie nie spłynie. Rozumiesz? Nic nie spłynie na ciebie.
Trzeba wstać i uderzyć w tą stronę. Powiedzieć, ja będę Cię szukał, ja Ciebie zawsze znajdę, pójdę głębiej, dowiem się więcej, sięgnę mocniej. Będę szukał, przeżywał, doświadczał. Nie będę pasywny, ja nie będę pasywny. Ja nienawidzę pasywności. Ja mam do pasywności wojowniczy stosunek. Dla mnie pasywność jest zboczeniem. Rozumiecie? Zboczeniem od normy Bożej. Bo dla mnie zboczeniec to jest ten, kto odchodzi od normy Bożej. To jest zboczeniec. I pasywność to jest zboczenie. Poczekam. Rozumiesz, o co chodzi? Zobaczę. Ruszaj. Rozbudowuj wiarę. Rozbudowuj wiarę. Przyjechała jakiś czas temu do nas do kościoła taka osoba. Rozmawiam z nią. Co mam zrobić? Mówię, pracę znajdziesz. Dzwonię do niej za jakiś czas, jak tam z pracą. No złożyłem tam CV, ja mówię, ja się nie pytam, czy ty złożyłaś CV, jak tam z pracą? Co robisz teraz? No siedzę w domu. Ja mówię. Wstajemy o 6. Robimy siusiu, tak? Pijemy wodę i idziemy szukać pracy. Do 15. Tak jakbyś pracował. 8 godzin szukasz codziennie pracy. Za 3 dni masz pracę. Rozumiesz? Żebyś w koziej dupie mieszkał, to będziesz miał. Nie ma takiego czegoś, że po swoim rewirze, na rowerku czy piechotką, proszę Ciebie, rozdasz CV wszędzie. Wszędzie rozdasz CV. W każdej mysiej dziurze będzie Twoje CV. Rozumiesz, że nie będziesz miał pracy. Nie ma opcji. Ale jak będziesz leżał i czekał, aż Pan Ci wskaże kierunek, rozumiesz, to brzuszek się zacznie zapadać. I będziesz taki w ogóle wiotki, coraz bardziej taki zebrany w sobie, wiesz, taki. I coraz mniej mający chęci do życia. Pasywność to Twój wróg. Pasywność w szukaniu Boga to Twój wróg. Rozumiesz? Internet nie jest po to, żeby się do niego wchodziło i się przewijało przez 1,5 godziny Facebooka. Czego szukasz na tym Facebooku? Facebook to jest urządzenie. Urządzenie. Narzędzie. 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 Ja nie siedzę na Facebooku dłużej niż potrzebuję, żeby poumieszczać różne rzeczy. Mnie nie interesują w ogóle to, co się działo wczoraj gdzieś. Albo u kogoś. Ja nie wchodzę do kogoś na Facebooku. Po co? Chyba, że jestem zainspirowany przez Boga, żeby coś sprawdzić, zobaczyć. Ale to nie. Ja do czego innego internetu używam? Ja używam internetu, żeby poznawać Boga we wszystkim. W Jego osobie, w Jego dziełach, w Jego stworzeniu, w każdej dziedzinie. Ja wszędzie coś znajduję. Jak jesteś na to otwarty, to będziesz sobie oglądał film dokumentalny o samolotach bombowych i dowiesz się takich rzeczy o Bogu, że się w pale nie mieści. Rozumiesz? Bo to jest taka postać. Obejrzysz program o deskach i dowiesz się, jaki jest Bóg. Bo to Ci gwarantuje list do Rzymian. Bo jest napisane, że On jest dostępny w stworzeniu. To nie chodzi o to, żeby oglądać filmy o Jezusie. Ja nie oglądam filmów o Jezusie, bo mi się nudzą. To jest nudne. Oglądać film o Jezusie albo o Mojżeszu. To jest nudne. Rozumiesz? Ja nie chcę oglądać filmu, bo ja obejrzałem już te wszystkie filmy o Jezusie. Rozumiesz? Po co mi to? Po co? To bzdura. Ja mam Boga szukać, a nie film o Jezusie oglądać. Nakręcone przez siebie, przez ludzi, co w ogóle nie mają pojęcia o Bogu. O Jezusie, przecież niebieskooki blondyn. Kiedy zrobili jeden film pro ciebie, wzięli niskiego, grubego Hiszpana. Rozumiem, o co chodzi. Zrobili z niego Jezusa, to człowieku ten film nie przeszedł w ogóle. Bo to było świętokradztwo. Człowieku. 1,65 m, duży bębenek. Rozumiesz, o co chodzi? Ale to lepiej pasowało, proszę Ciebie, do tego, co jest napisane u Izajasza, że nie miał postawy ani urody. Rozumiesz? Mały, gruby Hiszpan. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Ja nie chcę takich rzeczy oglądać. Ja Cię nie namawiam, żebyś film o Jezusie oglądał. Nawet zniechęcam.
Nie potrzeba ci. Masz Ducha Świętego. Człowieku, ty masz lepszy film w środku, sobie wykręcisz przy ciebie, niż te, co oni robią, bo to jest ograniczone przez reżyserkę. Jak zaraz się katolik nakręcił, to tam przyczekł, że Bóg tobie Marię z drugiej strony krzyża przybił. A zawsze człowieku dał, olej to. Olej to. Szukaj Boga! Nawet oglądaj filmy, co tam łby ścinają, krew się leje. Człowieku, Kill Billa sobie obejrzy lepiej, on lepsze przesłanie będzie miał. Taka jest prawda. Rozumiesz? Bo przynajmniej widać, jakie są zależności międzyludzkie. A to jest stworzenie. I jeżeli nie rozpoznasz tym działań bezpośrednio Boga, to rozpoznasz działania przeciwnika i się nauczysz też czegoś o Bogu. I zbierzesz materiał dowodowy. I będziesz wiedział, jak działa diabeł. Jak Kill Billa obejrzysz. Rozumiesz? A jak karykaturę w ogóle obejrzysz jakąś ilo, to nic nie będziesz wiedział. Chcę, żebyście to rozumieli. Wiara musi być zasadzona na poznaniu. Musi być zasadzona na poznaniu. Wstańmy, proszę. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa. Ojcze, ja chcę, aby to Słowo przenikało ludzi. Ja chcę, aby moc Twojego Świętego Ducha dotykała ludzkich dusz i żeby ludzie szukali Ciebie, poznawali Ciebie i na tym gruncie rozbudowali swoją wiarę. A wiara ich, żeby była taka, Panie, żeby pokonała każdą górę, każdą przeszkodę, każdy problem i rozwinęła przed nimi potęgę nieba. Amen. Amen.